Witam Was, siostry i bracia, w kolejnym codzienniku biblijnym. Nie było mnie tu jakiś czas, więc pora to zmienić. Jesteście ciekawi, jakie teksty biblijne zostały wybrane na dzień dzisiejszy do książki z Biblią na co dzień? Ja też. Więc się w nie wsłuchajmy. W Psalmie 150, wersecie 2 czytamy: chwalcie Go dla potężnych dzieł Jego, chwalcie Go za niezmierzoną wielkość Jego. A w liście do Rzymian w 1 rozdziale czytamy: niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Oto dla tych spragnionych i poszukujących prawdziwego oblicza Boga mamy odpowiedź. Jak wygląda Bóg? Jak można Go poczuć i zobaczyć? Już wiecie? Wakacje to czas, w którym oddajemy się przyjemności, jaką jest podróżowanie. Czy to do miejsc, które są niedaleko nas, a których odwiedzenie odkładamy zawsze na później, czy tych wymarzonych, dalekich, podczas których poznajemy nową kulturę, zagłębiamy się w historię danego kraju czy regionu, nawiązujemy nowe, lokalne znajomości. Gdziekolwiek byśmy się nie udali, czy w to daleką podróż, czy znów to samo miejsce, lub zostali w domach, możemy się zachwycić. Jeśli tylko sobie oczywiście na to pozwolimy, zwalniając nieco tempo naszego życia. Pośpiech, który napędza nas do ciągłego biegu, bo jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, wcale nie sprawi, że lista zadań nagle się skróci i zniknie. Zwolnij, zatrzymaj się i pozwól sobie na zachwyt tym, co Cię otacza. Może wschodem słońca nad górami, mgłą unoszącą się nad złotymi polami, śpiewem ptaków, kolorem pięknych kwiatów w ogrodzie. Spokojnie wypij poranną czy popołudniową kawkę lub herbatę. Zatrzymaj się, by nie przegapić piękna świata, które Bóg stwarza właśnie dla Ciebie. To w tej harmonii, w kolorach, w zapachach Bóg pokazuje Ci siebie i chce, byś tym widokiem się nacieszyła, nacieszył. Byśmy dostrzegli Jego oblicze. To nie będzie zarys Jego twarzy, koloru oczu czy włosów. Bo Bóg jest czymś więcej, niż możemy sobie wyobrazić. Bóg jest tym, który stwarza, który wypełnia, który jest obecny wszędzie, gdzie tylko nasz wzrok sięgnie bądź nie sięgnie. Zatrzymaj się, by nie przegapić piękna świata, w którym Bóg pokazuje Ci od wielu wieków swoje oblicze. Zatrzymaj się, by dostrzec to, co Bóg dla Ciebie stworzył. Zwolnij, by nie przegapić także swojego życia, lecz docenić to, co Bóg nam daje. Amen. A dla tych, którzy wytrzymali do końca i jeszcze tutaj ze mną są, mam małe zadanie, jeśli chcecie się oczywiście dołączyć. Podzielcie się z nami w komentarzu pod filmikiem, zdjęciem, opisem, tym, co Was zachwyciło. Tym, na czym chwilę przystanęliście i wpadliście w zadumę. Niech nam też będzie przyjemniej. Życzę Wam dobrego dnia.